Zeszła ta presja po tym ostatnim spotkaniu, które no na pewno nam nie wyszło pod kątem po pierwsze wyniku, po drugie stylu, a wiemy jak graliśmy, ale graliśmy na wynik. Mamy wynik osiągnięty, mamy cel tak naprawdę zrealizowany w tym momencie, tylko możemy, niczego nie musimy. Po prostu niech zagrają ofensywnie, niech dadzą się wyszaleć, niech zagra dwóch napastników, a nie jeden, żeby podchodzić wysoko, wysokim pressingiem i ja myślę, że na pewno będzie dobrze. Nawet jak przegramy, nikt nie będzie miał za złe. Natomiast jeżeli będziemy grać tak jak z Argentyną i przegramy, to naprawdę to będzie straszna strata. Z mistrzami świata przegrać nie będzie żadnego problemu, a nic nad nami, żaden topór nie wisi, typu właśnie nie wyjście z grupy i wielki zawód. Co za tym idzie, no może to spowoduje, że zagramy odważniej, zagramy lepiej, stworzymy jakieś akcje, stworzymy jakieś sytuacje bramkowe. Udało się pokonać Messiego na karnym, to i pokonamy Mbappé i 2-1 dla nas. Wow, to byłby super mecz. A kto strzeli z naszych według pana i dlaczego? Chciałbym, żeby wszedł Piątek i strzeli Piątek i Lewy. Ja liczę przede wszystkim na Piotra Zielińskiego. Uważam, że on jest w znakomitej formie i nawet jeżeli ta taktyka Czesława Michniewicza nie jest skrojona pod niego, to on naprawdę gra na boisku dobrze, robi co może, stara się, natomiast ciężko mu się gra, jeżeli inni zawodnicy nie chcą po prostu grać w piłkę, kiedy on wie, że skrzydłowi nie wychodzą na granie, kiedy boczni obrońcy rzadko się podłączają do akcji ofensywnej, natomiast mam nadzieję, że kiedy on otrzyma gdzieś piłkę na 20 metrze, na 16, jeżeli Robert Lewandowski też będzie wolny, no to faktycznie będzie mógł pokazać te swoje umiejętności, czasami wystarczy jedna akcja. Jeśli będzie nasza wygrana, a taką przewiduję, to niestety, ale tylko jeden gol dla naszych. Natomiast kto to strzeli, trudno powiedzieć. Ten zespół, on się tworzy dopiero i tu musimy myśleć o wszystkich piłkarzach, a nie tylko o Lewandowskim. Nie wiem, czy wygramy, będzie ciężko, ale będziemy trzymać kciuki, po to tu przyjechaliśmy. No właśnie, a w co pani takiego wierzy w naszej reprezentacji? Kto może być dobry, kto może nas, że tak powiem, pchnąć do tego zwycięstwa, żeby tak pięknie to nazwać? Będziemy się bronić, a potem Wojtek Szczęsny zrobi swoje przy karnych. O Jezu, pani chyba chce, żebym na zawał tutaj szedł. Im więcej emocji, tym lepiej. Natomiast jeśli ja miałbym wybierać, z kim mamy odrobinę, chociaż większe szanse, to z Francją. Natomiast procentowo to rozkładając, no to z Argentyną no mieliśmy pewnie z 5% szans, z Francją 7, więc wielkiej różnicy nie widzę. To jest mundial, to są emocje, to już nie będzie miękkiej gry. Gramy w 1/8. Można się w końcu ucieszyć jako polski kibic, co? Dokładnie. Ostatni taki awans to 36 lat temu, ja to pamiętam, ale nie wszyscy pamiętają, mieli okazję. A poza tym żaden z naszych zawodników jeszcze wtedy nie był na świecie. Ja też nie byłem, też tego nie pamiętam, tylko te porażki niestety, wie pan, tak mi przykro. A teraz może w końcu będzie coś fajnego. Dlatego nie żyjmy historią, tylko budujmy ją od początku i wierzę w to, że wygramy.